Żadne zło nie uchowa się przed świętym ogniem. Święty ogień oświetli je, spali, oczyści. Święty ogień oświetli, spali i oczyści. Oto płomień łaski i miłosierdzia. Ty odmiędzy, będziesz płonął powoli. Będziesz błagał o śmierć wszystkimi znanymi ci głosami naraz, jak inni z twojej pokazy. Ja nie zrobiłem nic złego, nic! Ja tylko chciałem żyć jak wy! Ratujcie, dobrzy ludzie! Proszę! Boga, na bogi! Patrzcie! Toć to Doppler! Powinni nam wypłacić dodatek za służbę, jaką wziąłem. To czarodziejka. Ej, ty! Zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! Nie interesują mnie łupy, tylko czarodziejka, która tu mieszkała. I mamy w to wierzyć? Tak. Pewno ukrywa się w jakiejś norze, jak oni wszyscy. Przed kim się ukrywa? Straż świątynna wzięła się za magów. Tropi ich jak szczury. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest ta kryjówka. Ja bym jej szukał w zgniłym gaju. Zgniły gaj. Ciekawa nazwa. Siedlisko szumowin i dziwadeł. Porządnego człowieka tam nie uświadczysz. Dlatego mam tam szukać mojej przyjaciółki? Nie chciałem nikogo obrazić. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie mam. Podobno przesiadują tam różne dziwadła i odmieńce. Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Popytaj żebraków. Albo znajdź złodzieja i szpieguj go. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraków. Żebracy mają tu swojego króla? Takiego w koronie i z berłem? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Męga się nie zapuszcza. Kto mnie wołał? Czego chciał? Męgę! Straż świątynna! Zabrać to złodziejskie nasienie do pokoju zwierzę. Ale panie, za co? Przecież to krem czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa Straży Świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Wiedziałeś, że nietoperz potrafi wyczuć ćmę na mile? To nie jest kwestia czucia. Nietoperze mają doskonały słuch. No proszę, na nietoperzach też się znasz. A ja myślałem, że tylko na potworach. Tak samo jak nietoperz wyczuwa ćmy, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Słyszałem, że Nowigrad to nie miejsce dla magów i czarodziejek. Teraz mówisz, że nie dla wiedźminów. Ciekawi mnie, dla kogo jest Nowigrad. Dla prawych ludzi, wyznających jedyną słuszną wiarę w wieczny ogień.
Na razie nie mogę ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom, jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. Stolicy, zachowuj się przykładnie, Hulda. O, wątło wyglądasz. Nieświeże mięso zeżarłeś. Z taką wiem. Pochylcie się, panie, nad ludzką niedolą i wspomóżcie biedaka, co nie jadł od 3 dni. Dam ci koronę. Dobre i to, panie, bo z głodu żołądek przyrósł mi do krzyża. Ale mogę ci też dać więcej. Wystarczy, że mi powiesz, gdzie zanosisz całodzienny zarobek. Do mojej pani. Spróbowałbym inaczej. Nie kłam, bo nie dostaniesz nic. Jestem szczery jak dziecko, panie. Wiem, że musisz płacić haracz królowi żebraków. Jak dla mnie król żebraków może sobie wsadzić w żyć koronę i popchnąć berłem. Grosza ode mnie nie dostanie. Jesteś bardzo odważny albo bardzo głupi. A co on może mi zrobić? Połamać nogi? Proszę bardzo, kaleka zarabia 2 razy więcej. Myślę, że na połamaniu nóg się nie skończy. W takim razie może dasz garść monet dla przyszłej wdowy. Nic mi nie powiedziałeś. Bo nic nie wiem. Żegnam ozięble. W zimorodku to tak karmią, że potem 2 dni głodny nie chodzisz. Podejrzanie wyglądasz, przybłędo. Ja kombatam. Daj ta korona. Znajdzie się datek dla ubogiego? Chromy? A gdzie tam? Obie nogi władne, a ręce jak wiatraki. O, jak macham. O, spójrzcie, o. Widzisz? Ja pomierzony na umyśle jestem. Od dawna to pomieszanie? A od urodzenia. Tu mam pomieszane, o. Ręką wam pokażę. Widzicie, jak pokazuję ręką? Po mojemu to jesteś zdrowy jak koń. Kapłani mnie oglądali i znachor i powiedzieli, żem pomieszany. Źle ci powiedzieli. Mnie tam wszystko jedno. Ludzie datków nie szczędzą. Lubią, jak pokazuję. O tu. Grunt, że jesteś szczęśliwy. Ano jestem. A najbardziej to lubię, jak mnie kto o drogę pyta. Wtedy pokazuję. O, bo ja się znam na mieście. Oj, znam się. To pewnie wiesz, gdzie jest miejsce, na które mówią zgniły gaj. Czy wiem? Ja tam przecież mieszkam. To jest tam, o tam, o. Tam, czyli gdzie? W dzielnicy burdeli. Jest taki zaułek za bramą i wcale nie jest zgniły i nie jest gaj. Głupki tak o nim mówią, ale ja wiem. Każdy tam może wejść? Oczywiście. Chyba, że nie powie, stara locha powiła warchlaki. Wtedy mogą nie wpuścić, ale to łatwo powiedzieć. Posłuchaj, stara locha powiła warchlaki, widzisz? Dzięki za pomoc. Wieczny ogień nas chroni u potworów i monstrów straszne. Czarownicy pana sędziego.
Otwierać! A ty kto i czego tu chcesz? Zwiedzam sobie miasto. Ciekawi mnie, co jest za tą bramą. Mój szwagier też był ciekawy. Będzie piąty rok, jak gnije w ziemi. Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaik. Stara locha powiła warchlaki. A. Witaj w naszym gaju, bracie. Co ci to leka? Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt? Witaj, Triss. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz, Wiedźminie. Mówisz tak, jakbyś miał do mnie sprawę. Kto wie? W dzisiejszych czasach ktoś, kto nosi dwa miecze i umie zrobić z nich użytek, może być bardzo potrzebny. Mogłeś posłać po mnie jakiegoś pachołka. A mogłem. Ale chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz. Czy jesteś tylko sprawny, czy również sprytny? Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. To może powinieneś zostać miejskim rajcą? Żartujesz? Rada miejska? To zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. A tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa. Ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły gaj, ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta, bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa? Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Triss Merigold będzie pracowała dla nowigradzkiego półświatka... Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawa. Pewnie niedługo tu wrócę.
Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Cóż, czasami sprawy wymagają poświęceń. A ludzie? Ludzie nawet bardziej niż sprawy. W takim razie może się poświęcisz i wyciągniesz dla mnie tę paczkę. Wygrałaś. Stójcie! Słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu napływać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokciem, miażdżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łasko. Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kubkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Czuję przeciąg. Tutaj powinno być wyjście. Zresztą, gdyby nie było Smart, by nas tu nie skierował. W ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Nowigrad był kiedyś wolnym miastem, nie tylko z nazwy. Dlatego po masakrze w Lochmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynnę. Nowigrad leży na pieniądzach, a do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy... Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Menge cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę.
Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Odzyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie uważałem. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie. Ot, niewinne zdziwienie. We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców. Możecie zaczynać. Triss, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Nie lubię, gdy kupiec używa tanich pochlebstw przed zakończeniem roboty. To nie pochlebstwa. Ja tylko stwierdzam fakty. Ja też. I chciałbym, żebyś zapłacił z góry. To niemożliwe. W takim razie sam sobie wyganiaj szczury. Teraz już wiem, po co cię tu przyprowadziła. Ale dobrze. Macie tu pełny mieszek nowigradzkich koron. W dowód mojego zaufania. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. O! Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Wiem, gdzie newralgiczne miejsca mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin, odchodów. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzideł nie możesz tego zrobić? Nie chce mi się szukać szczurzych kup. Nie marudź. Chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo za tłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Triss, to jest kupiec. On żyje z tego, że się targuje. Gdybym zwracała uwagę na takie rzeczy, umarłabym tu z głodu. Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. No. No. Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... pogodzoną. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował kpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będą bolały. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Miał lepsze wyjście? Każdemu zdarza się łgać. Ale oszukiwanie siebie to ucieczka, która prowadzi donikąd. Czasami trzeba uciec, żeby zapomnieć.
Twój znajomy mógł rozpamiętywać, że nie ma nóg, ale od samego lamentu nowe by mu nie wyrosły. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? Tego jeszcze nie wiem. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. No proszę, nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... Wiem, kto to jest, Dris. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zostawił nam kropkę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Jeżeli przyprowadziłeś tych panów, żeby nam pomogli tępić szczury, to się spóźnili. Zapłaciłeś z góry i nie zawiedziesz się. W magazynie nie ma ani pół gryzania. Zapłaciłem z góry, bo wiedziałem, że odbiorę sobie te pieniądze. Tak właśnie wygląda życie czarodziejek w Nowigradzie. Widzę i nie podoba mi się to. Dlatego proponuję, żeby panowie łowcy poszli tam, skąd przyszli. Nie pójdą. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwysyna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Nie! Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili! Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny! Łowcy czarownic nie znają litości! Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się. Powinienem cię zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onejromantka. Corinne Tilly. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corinne jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonkher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corinne zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na Okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie do zobaczenia.